Teraz też kościół i biała suknia, ale uroczystość zgoła inna. Moje wielkie śląskie wesele. Każda panna, która chce wiedzieć, jak się do tej uroczystości przygotować, powinna zajrzeć do Ujazdu. W mieście odbywają się targi panieńskie. W programie m.in. taniec kotylionowy. To propozycja dla singli i szansa na znalezienie drugiej połówki. Zapraszamy na targi weselne, które się odbędą na rynku w Ujeździe. Opowiadam rodziców, dziadków, to przed wojną już to miało miejsce, nie? Chcemy przypomnieć dawne zwyczaje i chcemy, żeby tutaj ludzie się też poznawali, żeby się pobawili dobrze i żeby po prostu jakoś się integrowali między sobą, nawet między, chodzi nam o pokolenia też, nie, starsze i młodsze. Wszystko się zaczęło właściwie od tego kotyliona. Bal kotylionowy polega na tym, że zarówno jak i mężczyźni, tak i kobiety losują kotyliony z numerkami, które później, gdy zaczyna grać muzyka, muszą odszukać swoją parę i tańczą ze sobą i to jest właśnie szansa dla singli, mogą znaleźć swoją parę i właśnie są takie pary, które właśnie są mężem, żoną teraz. My dzisiaj odgrywamy rolę druhen, będziemy chodzić za państwem młodym, no, im towarzyszyć. Kiedyś nie było tylu środków lokomocji, co w tej chwili, nie było możliwości przemieszczania się dużego i bardzo często małżeństwa zawierane były w jednej wiosce, bądź w sąsiednich miejscowościach. Myślę, że ten, kto myślał o tych targach panieńskich, pomyślał sobie, że należy troszeczkę wymieszać krwi i ściągnąć bądź kawalerów, bądź panny na uroczystości takie jak to, żeby się poznawali. Kiedyś śląskie wesele, no to jak się w Duma robiło, to było o świniobicie, wszystko się w domu przygotowywało, pokoje się wykluzało, wychruniało wszystkie meble, ławki się stawiało, stoły się stroiło, a kołocz musiał być oczywiście pieczony. W dużym stopniu na Śląsku preferujemy biel, ale są panie, które niestety nie mogą wystąpić w bieli z tytułu karnacji. I co wtedy? No wtedy wybieramy suknię Cri. 23 modele dzisiaj prezentujemy na modelkach. Dodatkowo jeszcze są modele na manekinach. Do wieczora będą prezentowane one na manekinach, tutaj w sali audiowizualnej. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj tutaj gościć z ekipą programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Śląsk Opolski to rzeczywiście wyjątkowe miejsce. Jestem tutaj po raz pierwszy, jestem naprawdę zachwycona. Dzisiaj odbywają się tutaj targi panieńskie, a Państwo będą mogli obejrzeć to wszystko na antenie programu Pierwszego już 28 maja o godzinie 12:30. Serdecznie zapraszam, program Klimaty i Smaki.